Cześć, tutaj Dorota z Look for Book i dzisiaj przychodzę do Was z podsumowaniem miesiąca marca. W marcu udało mi się przeczytać 11 książek, trochę mniej niż zwykle, a to ze względu na to, że miałam tygodniowy urlop, o czym mówiłam już Wam w Book Haulu. I niestety zawsze, jak sobie mówię, że na urlopie będę czytać więcej, to czytam mniej, bo jestem dosyć aktywna i nigdy nie siedzę gdzieś tam w hotelu, nie siedzę przy basenie, tylko dużo chodzę, dużo zwiedzam. W zasadzie prawie nigdy nie mam czasu na to, żeby czytać. Ten czas mam tylko w podróży, w samolocie albo jak się przemieszczam. Więc udało mi się na urlopie przeczytać chyba tylko jedną książkę z tego, co pamiętam, więc słabo. Ale no, dlatego 11 książek to według mnie nie jest aż taki zły wynik, chociaż no niestety niektóre to nie są zbyt wielkie objętościowo, więc te 11 to też nie jest jakimś super wynikiem, ale mam nadzieję, że coś z tego Wam się spodoba. Udało mi się, słuchajcie, znaleźć, no, myślę, że trzy takie bardzo dobre książki, trzy perełki. Dwie na pewno będą, myślę, wśród ulubionych tego roku. Jedna na 100% myślę, że znajdzie się w topce 10 najlepszych książek 2023, więc jest, myślę, to dobry miesiąc. No i żeby już nie przedłużać, to zaczynamy. Ale żeby właśnie Wam też pokazać uzasadnienie, dlaczego tak mało przeczytałam, to Wam tutaj puszczę krótki, taki 40-sekundowy filmik z przebitkami z mojego urlopu, żebyście zrozumieli, no, że jak miałam szansę po prostu korzystać ze słońca, z oceanu i w ogóle, no to no nie dało się po prostu leżeć i tylko czytać. No i zaraz po tych 40 sekundach już robimy podsumowanie miesiąca. Myślę, że będzie o czym Wam opowiadać. Od tych, które przeczytałam w audiobooku, to jedna to jest komedia kryminalna, najnowsza komedia Małgorzaty Starosty, Gdzie są moje zwłoki. Powiem Wam, że świetnie się przy tej komedii bawiłam. Dodatkowo ona rozgrywa się we Wrocławiu, czyli w moim ukochanym mieście. No to po prostu nie dało się przejść obok tej komedii obojętnie. Akcja rozgrywa się w prosektorium, gdzie nagle giną zwłoki. Przy tych zwłokach zostaje znaleziony klucz oznaczony runą, taką w języku wikingów. No i co ten klucz z tą runą ma wspólnego z tymi zaginionymi zwłokami, które zaginęły z tego prosektorium, jaki związek ma z tym dziennikarka, która pomaga patologowi sądowemu odnaleźć te zwłoki, no i co w tym z wszystkim jest, jak to wszystko jest powiązane z Lebensborn, z nazistami, z czasami II wojny światowej, no to tu już wszystkiego dowiecie się
w tej komedii kryminalnej, właśnie z takim wątkiem historycznym, nawiązującym do czasów II wojny światowej. Świetnie się to czyta, oczywiście jak zwykle u Małgorzaty Starosty, luźno, przyjemnie, lekka lektura. Jeśli szukacie takiej lekkiej lektury, no to na pewno Wam się spodoba. Kolejna książka to taka, która była też wyczekiwana przez wiele osób, czyli to jest kolejna książka Teresy Baumann, Andromeda. I powiem Wam tak, ja zawsze, raczej przeczytałam już kilka książek Teresy Baumann i mam takie mieszane uczucia zawsze w stosunku do jej książek. Wiem, że ona ma albo wielkich zwolenników, albo przeciwników. Ja gdzieś jestem po środku, tak sobie myślę, bo chyba tylko jedna mi się tak bardzo podobała, a tak to te jej książki ani mnie bardzo nie zachwycają, ani też nie uważam, żeby były bardzo złe, ale nie są to dla mnie książki rewelacyjne, które, nie wiem, znajdują się u mnie w jakiejś tam top dziesiątce, albo takie, do których często wracam, które zapadają mi głęboko w pamięć. I tak chyba będzie niestety też z tą książką. Myślę, że motyw jest bardzo ciekawy, bo jakby Teresa Baumann porusza relacje międzypokoleniowe, czyli między jakby młodym pokoleniem i starszym pokoleniem. Jest to pokazane na przykładzie relacji między tutaj kierownikiem wydawniczym, a jakby jedną z asystentek jego, i zawiązuje się między nimi taka nić porozumienia, szczególnie jeśli chodzi o ocenę takich nowych pisarzy, debiutów literackich, kiedy mają wybrać do właśnie takiej serii, która cieszy się bardzo dużym prestiżem, Andromeda. No, takie właśnie wyłonić, że tak powiem, takie wschodzące gwiazdy, no to mają podobne spojrzenie na tą literaturę, i no tutaj właśnie ten kierownik literacki się z tego cieszy. I mają takie wspólne czwartki, kiedy się spotykają, kiedy analizują to, dyskutują. Ta relacja nagle zaczyna się przekształcać w coś niby większego, ale jednocześnie nigdy do niczego większego nie dochodzi. Czy aby na pewno, no to tu już Was odsyłam do lektury. Właśnie cały czas jakby jest to budowane na tej relacji. Fajnie, że autorka pokazuje tą relację z perspektywy tej asystentki młodej i z perspektywy tego kierownika literackiego. Każde z nich ma trochę inne spojrzenie na tą relację, jakie to już tutaj no, też sobie przeczytacie. To, co jest taką wartością dodaną, oprócz, tak jak mówię, opisu tych relacji międzypokoleniowych, to na pewno to, że możemy zajrzeć, jak wygląda praca wydawnicza od kuchni, ten cały proces wydawniczy, to na pewno jest ciekawe. I tutaj autorka bazuje na swoich osobistych doświadczeniach, więc myślę, że jest to dosyć rzetelnie przedstawione. Więc to jest druga książka, którą odsłuchałam. Dla mnie, tylko Wam tak krótko powiem, dla mnie jakby czegoś w niej zabrakło, czyli nie było dla mnie jakichś takich emocji, czegoś, co by mnie bardziej chwyciło w tej książce. I trochę chyba jakby zbyt powierzchownie zostały niektóre wątki opisane, ale jakie, to już tak jak mówię, też Was zachęcam do lektury. Kolejna książka to może dwie, o których Wam opowiem, to są dwie świetne, słuchajcie, książki dla dzieci i rodziców.
Jedna, która według mnie jest, w zasadzie obydwie są, słuchajcie, rewelacyjnie. Pierwsza to jest mindfulness dla dzieci w 10 minut. Proste ćwiczenia na poczucie spokoju, szczęścia i koncentrację. Słuchajcie, pięknie wydane, zobaczcie też, z ilustracjami, z opisami. Takie, gdzie przeniesione są właśnie te ćwiczenia mindfulness, no, dosyć popularne, szczególnie teraz dla dorosłych, ale na ten świat dziecięcy. I tutaj jest pokazane, jak przy prostych czynnościach dziecko może właśnie nabrać takiego, nauczyć się tego oddychania, też nauczyć się procesu uważności, spokoju, koncentracji, jak rodzic może pracować właśnie z dzieckiem nad tym, żeby ono miało trochę większą pewność siebie, żeby potrafiło bardziej skoncentrować się na zadaniach, szczególnie na przykład jak ma odrobić jakieś prace domowe związane ze szkołą, jak pozbyć się lęków, jak lepiej kontrolować swoje zmysły. O, tu jest właśnie bardzo fajnie też to opisane. Jak nawet już wstając rano, na przykład dziecku pomóc jakby przeżyć ten cały dzień, czyli już żeby dziecko się nie stresowało, nie nakręcało, czyli to jak ma rodzic szczególnie problem z dzieckiem, kiedy musi iść do przedszkola i już wiadomo jest stres i rodzica i dziecka, tak samo związane z pójściem do szkoły, no to tu są właśnie takie proste ćwiczenia, które zajmują dosłownie kilka minut, a które pomogą, tak jak mówię, zresetować i pozbyć się tego strachu, lęku i nabrać takiego spokoju i siły na to, żeby, że tak powiem, przetrwać ten cały dzień. Więc bardzo fajne, polecam szczególnie no, rodzicom, którzy no, często zmagają się właśnie z tym z tymi problemami u dzieci. I kolejne, słuchajcie, bardzo fajne, to jest 50 zabaw i angażujących ćwiczeń, które pomogą dzieciom dokonywać dobrych wyborów w domu, szkole i otaczającym je świecie. Stacy Spensley, pozytywne zachowania, ćwiczenia dla dzieci. Słuchajcie, bardzo, bardzo fajne, bo w formie zabawy tu jest, jak na przykład dziecko może zbudować swój swoje takie fort uczuć albo miejsce takie właśnie bezpieczne, jak rozmawiać o emocjach, tu są wszystkie jakby, że dziecko może narysować, kiedy się czuje i jak. Tu jest, czekajcie, bo tutaj na przykład, o, przytulny kącik, fort uczuć, bardzo też pięknie wydane. Wszystko też jest jasno, słuchajcie, opisane, czyli co potrzebujemy do wykonania takiego ćwiczenia, cała instrukcja. Ćwiczenia są podzielone na kategorie, czyli na przykład związane właśnie z emocjami, związane z relacjami z rówieśnikami albo też ze starszymi, związane z językiem. Nawet tu jest, jak właśnie rozmawiać językiem migowym, czyli właśnie jak dziecko ma jakiś lęk, czyli że możemy dziecko nauczyć takich podstawowych zwrotów, co może pokazać dłońmi. Więc bardzo, bardzo fajne. No i dodatkowo jakieś tam no, już takie inne zabawy, czyli wiatrak, jakieś wyspy, takie, które omawiają już że tak powiem, większe powiązania. Dodatkowo na
nie wiem, na końcu strony, no to mamy cały indeks wszystkich ćwiczeń oraz związane na przykład, czyli przy jakim zaburzeniu na przykład możemy pomóc, czyli nie wiem, ADHD, bezpieczeństwo, bycie miłym, dysleksja. Emocje, relacje, więc bardzo fajne. Jeśli szukacie no, takiej inspiracji, czyli jak właśnie z dzieckiem pracować i nawet dla dziecka, bo tutaj jeśli już dziecko chodzi do szkoły, to może sobie również samodzielnie nad tym pracować. Wzbudza też, powiem Wam, pobudza też kreatywność, bardzo fajne, gorąco polecam. Jak ja często nie jestem za jakimiś poradnikami, szczególnie związanymi z dziećmi, które są często wydawane i są nudne, są powielaniem wielokrotnie tego samego, to powiem Wam, te są naprawdę, naprawdę interesujące i bardzo ciekawe. I teraz już lecimy z książkami, które nam zostały. To jest 2, 4, 6, 7. Pierwsza to jest literatura popularno-naukowa. Jest to druga część popularno-naukowej serii historycznej Michaela Faruhara chyba. Raczej pierwsza to był Michael Faruhar, druga to Garrett Ryan. Pierwsza mi się też bardzo podobała, się porobiło pechowe dni w historii w formie kalendarza i jakie tam były pechowe wydarzenia. Świetna. I druga część, którą wydało wydawnictwo Rebis, dom wydawniczy Rebis, Nagie posągi, brzuchaci gladiatorzy i słonie bojowe. Pełna, słuchajcie, humoru i też odpowiedzi na pytania, których często w szkole właśnie nie ma, a które mogą nas interesować, albo które sobie zadajemy, ale boimy się zadać je w szkole. No to tutaj znajdziemy mnóstwo takich ciekawostek historycznych i zachęcam tutaj i młodzież, i dzieci, i dorosłych do sięgnięcia właśnie po tą lekturę. Myślę, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Kolejna książka to jest poradnik Przyjaźń w czasach samotności o znaczeniu i budowaniu więzi w dorosłym życiu. I powiem Wam tak, ja sięgnęłam po tą książkę, bo dostałam ją do recenzji z wydawnictwa Filia i przyznam szczerze, że dosyć sceptycznie do tej książki podchodziłam, bo te poradniki no, często są pisane, no, tak jak Wam powiedziałam wcześniej, na jedno kolokwialnie kopyto. Ale tu podoba mi się, bo jest trochę inne spojrzenie na relacje w naszych dzisiejszych czasach. Czyli nie skupienie się na relacjach, tu właśnie autorka mówi, że obecnie skupiamy się na relacjach tych romantycznych, które wydają się główne dla nas relacje, czyli szukanie partnera, szukanie partnerki, budowanie rodziny, budowanie długotrwałego związku, tak? I tutaj szukamy jakichś takich złotych porad. Natomiast autorka wraca do podstawowej relacji, jaka istniała od wieków, czyli relacji przyjaźni. Relacji, która jest też bardzo bezpieczna dla nas i bardzo potrzebna, ponieważ tylko często przyjacielowi jesteśmy w stanie zwierzyć się z wszystkiego, nawet często, nie wiem, mężowi, żonie, partnerowi, partnerce nie mówimy o pewnego rodzaju rzeczach, bo nie wiem, boimy się jakiegoś spojrzenia, odrzucenia albo boimy się, że skrzywdzimy ich, a przyjacielowi mówimy wszystko.
jesteśmy z nimi szczerzy. I być może tak jest, tylko powiem Wam, jak czytałam i analizowałam tą książkę, to wydaje mi się, że takie właśnie relacje przyjacielskie to chyba mamy tylko jako dzieci. Albo były jako dzieci, bo nawet teraz obserwując te relacje dziecięce i te przyjaźnie dziecięce, to często widać, że dzieci niestety już w tych relacjach przyjacielskich potrafią być okrutne, czyli niestety, jeśli darzymy ich zaufaniem, to wykorzystują to często przeciwko właśnie tej drugiej osobie. No i tu właśnie mamy ten taki dylemat, czy jeszcze jest możliwość odbudowania tych takich relacji. Autorka też powołuje się na badania, gdzie wskazuje, że w zasadzie te problemy, z którymi się obecnie borykamy, na przykład depresja, wynika też w szczególności z tego, że właśnie nie mamy tych relacji przyjacielskich, że jesteśmy samotni, tak? Że samotność to jest tym naszym głównym problemem, że nie możemy się dzielić z innymi, czy naszym szczęściem, czy naszym bólem. I to powoduje no, u nas te właśnie problemy psychiczne, tak? Z którymi no, zmaga się obecnie nasze społeczeństwo. Ciekawa, aczkolwiek nie ze wszystkimi tutaj poglądami się zgadzam z autorką, ale zachęcam do lektury, bo tak jak mówię, no coś w tym jest. Kolejna książka to znany oczywiście rosyjski pisarz na emigracji, czyli Dmitrij Gluchowski, znany bardziej ze swojej serii Metro. Tutaj mamy jego kolejną książkę opowieści o ojczyźnie i powiem Wam, że ja bardziej wolałam jego książkę tekst. Chyba, tam chyba było więcej. Natomiast tu mamy zbiór opowiadań. Oczywiście autor mówi, że fikcyjnych, ale są czasami rzeczywistość, że tak powiem, jest lepsza niż fikcja literacka. I tu wiele rzeczy odnosi się do tego, jak wygląda tak społeczeństwo w Rosji. I nawet jak będziecie czytać, to myślę, że no, nie trzeba mieć nie wiadomo jakiego, nie wiem, jakichś tam znajomych, czy danych, ale wiemy, że sporo z tego jest prawdziwe i autor powołuje się na swoje osobiste doświadczenia i jak to wyglądało tak w Rosji. W końcu z jakiegoś powodu do tego kraju nie może wrócić. Ciekawe, jest kilka opowiadań, które w ogóle no, poruszają bardzo, a inne no myślę, że są bardzo podobne do jakichś wcześniejszych, tak, autora, ale wszystkie się czyta z przyjemnością, więc jeśli jesteście ciekawi, to zachęcam i szczególnie, żeby bardziej poznać od podszewki to, jak wygląda społeczeństwo rosyjskie. Kolejna to jest lekka znowu komedia kryminalna. Joanna Jodełka, Żony Gniewu, to już jest trzecia część, trzeci tom o siostrach Raj. I tym razem siostry Raj są na tropie mordercy w krzyżackim zamku w Gniewie, ale to, co mi się bardziej podobało, oprócz jakby tego wspólnego śledztwa, to, że tutaj Joanna Jodełka umieściła mnóstwo informacji o
Janie Sobieskim i jego oczywiście niesamowitej miłości do Marii Kazimiery, czyli Marysieńki. Jak to wyglądało, jak się poznali, jaki związek z Janem Sobieskim oraz Marią Kazimierą ma zamek w Gniewie. Co takiego znajduje się też na zamku i w okolicy, co być może należało do Jana Sobieskiego czy do Marii Kazimiery, co było tak cenne, że wszyscy chcieli to posiąść, no i co skłoniło aż do morderstwa. No i tutaj mamy oczywiście kadr, czyli akcja toczy się na planie filmu właśnie o Marii Kazimierze i Janie Sobieskim, ale nie taki typowo historyczny, nie o wojnach, tylko właśnie o tej ich wspaniałej miłości, jak to wyglądało. Więc jeśli jesteście ciekawi, czyli tutaj połączenie właśnie tej wiedzy historycznej, ale przekazanej w taki lekki sposób, w połączeniu oczywiście z humorem, z siostrami Raj oraz ich wspaniałą cioteczką, no to zachęcam. No i teraz słuchajcie, trzy takie moje z tego miesiąca wybrane najlepsze lektury. Pierwsza to są Córki klanu Jeleni. To już o tej książce mówiłam w osobnej recenzji. Daniel. Autorka też pochodzi, tak powiem, w prostej linii od no, autochtonów, czyli od rdzennej ludności Kanady, no tam północnej Kanady, i można powiedzieć, że opisuje historię swojej pra-pra-pra-babci. To, jak wyglądało, jak tu się pojawili konkwistadorzy, jak tu pojawiły się wojska francuskie, jezuici, jak wyglądało nawracanie ludności rdzennej na wiarę chrześcijańską, czy byli zmuszani, czy nie, jak wyglądało właśnie zmuszanie do, no, czasami ożenku z żołnierzami francuskimi i zakładania nowych rodzin, i jak one były później, te kobiety, traktowane, czyli no, te rodziny mieszane oraz ich dzieci, no, przez swoich, czyli przez swoje plemię albo przez Francuzów. Czyli można powiedzieć, że to w ogóle chyba było najgorsze, bo ani nie należały do tego swojego plemienia, ani właśnie nie byli traktowani no, dobrze przez Europejczyków. Mocna napisana, pięknym językiem książka, gorąco Wam polecam. Na pewno znajdzie się u mnie w jednej z no, zestawieniu najlepszych książek. Kolejna to Cudowne lata. Też ostatnio omawiałam w porównaniu z Życiem Violet, czyli to jest kolejna książka już Valérie Perrin. Cudowne lata opowiadają o trójce przyjaciół, którzy zaprzyjaźniają się w pierwszym dniu, można powiedzieć, szkoły podstawowej we Francji, i ta ich przyjaźń trwa do ukończenia przez nich szkoły średniej. No i jest to przyjaźń, można powiedzieć, na dobre i złe. Trochę tak jak w odniesieniu do tego poradnika o przyjaźni, i jak czytałam też to, no to mówię, no to jest właśnie pokazanie tej siły przyjaźni. I tak sobie nawet myślałam, czyli miałam taką autorefleksję, że chyba czas może odnowić te przyjaźnie z lat dziecięcych, takie, które miały no, duże znaczenie też dla mnie w moim życiu. Może już nadszedł ten czas,
i chyba warto. Więc potem na pewno to jest ważna taka refleksja. Natomiast też Wam szczegółowo omawiałam, czyli czy mi się bardziej podobało, czy nie, od życia Violet. Czy będzie to w mojej top 10? Nie wiem. Chyba nie. Natomiast na pewno, no, ja jestem zachwycona językiem, jakim pisze Valérie Perrin, zestawieniem wszystkich, no, tutaj cytatów, no tak jak mówię, ten język jest dosłownie magiczny, jakim ona pisze, i to z przyjemnością się czyta, więc na pewno będę do tej książki wracać. Myślę, że nawet, ponieważ ona jest, chociaż jest gruba, ale zapada w pamięć mnóstwo wątków, więc nie będę. To nie jest książka, o której się zapomina. Ale tak jak mówię, jeśli miałabym wybierać, to Życie Violet jest wyżej, ale tą też polecam. No i książka, która wywarła na mnie największe wrażenie w tym miesiącu i którą gorąco polecam Wam, jeśli szukacie czegoś innego, nowatorskiego, jeśli szukacie literatury nie amerykańskiej, nie polskiej, ale właśnie z innych zakątków świata, literatury pięknej, to polecam Wam Z nieba spadły trzy jabłka Marin Abgarian. To jest Ormianka, pisze po rosyjsku, ale no, umieszcza również tutaj mnóstwo takich słów oraz zwrotów językowych związanych z kulturą Ormian. Przełożenie Jacek Cezary Kamiński i uważam, że to jest świetne, po prostu świetny przekład, bo tutaj robi on naprawdę ogromną pracę. Więc ja czasami zapominam mówić o tym, kto tłumaczył, natomiast tutaj wydaje mi się, że warto, bo to jakby, no wiadomo, jedno to napisała autorka, ale to, jak on dokonał tego tłumaczenia, że w zasadzie ten język staje się takim językiem, słuchajcie, dosłownie poetyckim, pełnym, no, takich stylistycznych urozmaiceń, porównań, metafor, takich, no, wplecionych, bym powiedziała, no czasami, no, że czyta się to jak utwór muzyczny też. I jednocześnie powiem Wam, ta książka jest taka, że jeśli ktoś szuka jakiejś akcji, to tutaj nie znajdzie tej akcji. Tutaj raczej jest, ta akcja płynie powoli, ale czytelnik nie jest znużony. Ta książka nie nudzi się. Przynajmniej ja tak miałam, i no, ja przyznam szczerze, że jestem nią zafascynowana. Książka składa się najpierw z głównej powieści, która podzielona jest na trzy części, a następnie autorka dodała jeszcze kilka opowiadań. Te opowiadania dotyczą głównie wojny. I niektóre są, no powiem Wam, tak sugestywne i tak wstrząsające i emocjonalne, chociaż tak jak mówię, no niby autorka używa takiego języka, takiego właśnie spokojnego, ale i tak czujemy, no, te emocje, to napięcie, ten ból, ten wstrząs. I to jest po prostu niesamowite, tak, w tej literaturze. Natomiast główna opowieść opowiada o małej wiosce w górach w Armenii.
gdzie mamy opisane życie mieszkańców od, no można powiedzieć, no, początku, a nawet końcówki tam XIX wieku, ale bardziej to jest już jakby początek XX wieku i aż w zasadzie no to idzie do lat współczesnych, ale że ta wioska właśnie jakby zatrzymała się w czasie. Wioska nazywa się Maran, czyli mieszkańcy Maranu. Kiedyś tętniąca życiem, gdzie mieszkało mnóstwo mieszkańców, która była bogata, ale przez którą przeszło wiele, wiele bólu, cierpień, przeszły trzęsienia ziemi, czyli kataklizmy, przeszły wojny. I wydawałoby się, że tej wioski nie da się już podnieść, ale ta wioska dalej żyje, dalej tętni i niby się wydaje, że już zostali sami starcy, ale nagle w tej wiosce wydarzają się też, no można powiedzieć, cuda, ale tym cudem jest miłość, która no, pojawia się czasami znikąd i kiedy już nie widzimy nadziei, kiedy już tylko marzymy o śmierci, nagle pojawia się też pragnienie życia i zaczynamy walczyć o to życie, o tą chęć właśnie kontynuacji dbania o zwyczaje, o przetrwanie. No nie chcę Wam tu mówić za dużo, bo bym zdradziła wtedy, ale no tak to właśnie wygląda. No jest niesamowita. Dodatkowo autorka umieszcza bardzo dużo informacji właśnie takich odnośnie jak to wyglądało, czyli odnośnie kultury no tych w tych górskich wioskach Ormian, odnośnie języka, odnośnie kultury, odnośnie jedzenia, takich zwyczajów codziennych, architektury, takiego codziennego życia. Więc możemy się też dowiedzieć no, czegoś innego o innym zakątku świata. Jeśli Was interesują tak, takie klimaty, tak jak mówię, inne kultury, to gorąco, gorąco Wam polecam. I to już tyle na dzisiaj. I tak się widzę, rozgadałam, bo 40 minut. Mam nadzieję, że Wam się spodobało, że coś z tego sobie wybierzecie. No i życzę Wam miłego tygodnia, wesołych świąt już, wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.